Amerykańskie służby specjalne odtajniły niedawno zdumiewający dokument. 2000 stron teczki Charlie'ego Chaplina, najpopularniejszego filmowca swoich czasów. Edgar Hoover, szef FBI, kompletował ją w przekonaniu, że ma do czynienia z groźnym agitatorem komunistycznym. Przez 50 lat podsłuchiwał go, śledził jego życie osobiste, erotyczne i uczuciowe, analizował jego filmy. Z materiałów gromadzonych od 1922 roku do 1978 roku wyłania się obraz bezlitosnej nagonki. Charlie Chaplin kontra FBI. Ów półwieczny pojedynek dwóch mężczyzn odzwierciedla walkę ideologii, które do dziś antagonizują Amerykę. Jak demokratyczny kraj zniżył się do tego, że wygnał Chaplina, wielkiego humanistę, że pogwałcił podstawowe zasady wolności słowa? Chcąc to zrozumieć, musimy się cofnąć do drugiej dekady XX wieku, kiedy to 25-letni Anglik dopływa do Stanów Zjednoczonych z trupą musicalową Freda Carno. Gdy Chaplin przybywa do Los Angeles, Hollywood przymierza się do statusu stolicy filmu. To jeszcze nie przemysł, od kilka drobnych studiów. Jedno z nich, Keystone, Maca Seneta, obsadza Chaplina w kręconych taśmowo jednoaktówkach. Od trzeciego filmu aktor występuje już w rolach głównych. Widownia zanosi się śmiechem, oglądając dole i niedole ukochanego Trumpa. Chaplin był zawsze we właściwym miejscu w odpowiednim czasie. Pojawił się w Hollywood w chwili, gdy kino zaczęło się rozwijać. Spójrzmy na atrybuty stroju Charlie'ego. Za duże buty, dziurawe portki, ale przy tym melonik i laseczka, surdut, dół arcynędzny, lecz góra stylowa. Zapuścił wąsik, gdyż, jak mawiał, trochę go to postarza. Owe atrybuty ubioru zawierały esencję jego postaci, skromnej i zarazem godnej. Narodził się Charlie i z miejsca odniósł sukces. Odtąd Chaplin wzbogaca postać włóczęgi. Mówi Macowi Senetowi, który go angażował: twoje filmy są marne, chcę kręcić własne. Senet nie umie mu odmówić. Proponuje próbę. Reżyserował swoje filmy, domagając się coraz większej swobody. Chciał robić kino po swojemu. Chaplin, zrealizowawszy ponad 70 filmów w studiach Keystone, SNA, Mutual i First National, gromadzi w 4 lata znaczny majątek. W roku 1917 zaczyna budować swoją wytwórnię w Los Angeles. Kręci satyry z panami w cylindrach, obrywającymi tortem w twarz i tępymi policjantami kopanymi w zadek. Wątły Trump, symbol uciśnionych, staje się ikoną. Charlie, zbuntowany gorszyciel z nizin społecznych, staje się rzecznikiem najsłabszych. Z filmu na film ugruntowuje swoją renomę pamflecisty. Ukaże Charlie'ego nie tylko jako Trumpa, ale i pracownika, imigranta. Będzie mnożył jego wizerunki, które łączy jedno – ciężki los. Jest w tym, co tworzył od początku, od roku 1915. Metafora starcia Dawida z Goliatem, obecna przez całe jego późniejsze życie. Był świadomy społecznego ucisku najbiedniejszych. Nic dziwnego, zważywszy na jego dzieciństwo. Owa świadomość niesprawiedliwości nigdy go nie opuściła. Never left him.
W Imigrancie obnaża kłamstwa amerykańskiej propagandy, ukazując brutalność władz wobec cudzoziemców przybywających do Nowego Jorku pod życzliwym okiem statuły rozświetlającej świat. Strażnicy moralności widzą w jego krytyce prawa i porządku minę podkładaną pod purytańskie wartości Ameryki, pamiętającej niedawne heroiczne czasy podboju Dzikiego Zachodu. Niemal 4 miliony Amerykanów wsiadają na statki, by wesprzeć Francuzów i Anglików. Chaplin jest żywo krytykowany za odrzucenie obywatelstwa USA. Był uważany za złego obywatela, gdyż nie wystąpił o obywatelstwo amerykańskie. Mawiał, że jest obywatelem świata i nie potrzebuje innej narodowości ponad tę, którą dał mu los. A jednak, choć odrzuca dyskurs patriotyczny, wesprze rządową kampanię gromadzenia funduszy poprzez sprzedaż obligacji wojennych. W swym zaangażowaniu idzie dalej. Produkuje własnym sumptem krótki film propagandowy mający ułatwić zakup broni dla wojska. Niestety spóźnił się z premierą o miesiąc. Wcześniej zawarto rozejm i żołnierze powrócili do kraju. Dekada po Wielkiej Wojnie to okres rozwoju i beztroski. Roaring Twenties. Gospodarka i kultura znów kwitną, a Hollywood wkracza w złotą erę. Wielkie wytwórnie, Majors, produkują ponad 700 filmów niemych eksportowanych na cały świat. Hollywood staje się światowym centrum kinematografii. W Stanach Zjednoczonych powstają dziesiątki tysięcy kinoteatrów. Wielkie ekrany, odkrycie wielkiego obrazu. Dla ludzi to były czary. Kochali kino i z nabożną czcią obserwowali jego rozwój. Chaplin dzięki sukcesom swoich filmów tworzy własną sieć dystrybucji. Łączy siły z trzema innymi gwiazdami. Griffithem, Pickford i Fairbanksem, współtworząc United Artists. Ta spółka dystrybucyjna, nieproducencka, powstała jako przeciwwaga dla coraz wyraźniejszego monopolu Majorsów. Chaplin, mając kontrolę nad dystrybucją, zyskuje większą swobodę. Porusza temat wojennych sierot. W Brzdącu Charlie, towarzysząc porzuconemu sierocie, obnaża fakt, że Ameryka nie dba o los dzieci ulicy, mimo pięknych mów o nowym świecie i amerykańskim marzeniu, pojęciach, które będzie często krytykował. Waszyngton niepokoją szerzące się idee rewolucji bolszewickiej. Młody prawnik Edgar Hoover otrzymuje zadanie inwigilacji podejrzanych cudzoziemców. Był szefem Wydziału Nadzoru Politycznego w FBI pod koniec wojny i tuż po niej. Hoover, rasista, dla którego biali są dwa razy więcej warci od czarnych, seksista i homofob, jest przede wszystkim antykomunistą. Należał do ludzi owładniętych myślą o jakiejś międzynarodowej organizacji, która podkopuje ład w krajach zachodnich. W roku 1919 deportuje przywódców komunistycznych, będących jego zdaniem największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego. Jego nienawiść przeradza się w obsesję. Niebawem zacznie podejrzewać o komunistyczne zakusy wszystkich głosicieli idei społecznych i liberalnych. Bierze na cel tych, którzy szerzą wywrotowe idee w mediach. Nie ma lepszego pasa transmisyjnego niż intelektualiści i artyści. Przedstawiają przekonująco wichrzycielskie koncepcje. Nie trzeba nawet sięgać po książki. Hoover
Hoover zarządza obserwację środowiska Hollywood, inwigilację prapremier i przyjęć. Bulwarówki poświęcające lwią część łamów życiu prywatnemu artystów to cenne źródło informacji. Charlie jest najpopularniejszą osobą w Stanach. Należy do najbardziej lubianych artystów. Porywa masy. Hoover zakłada mu teczkę. Przez 50 lat trafią do niej 2000 stron, z których pierwsze poświęcono małżeństwu Chaplina z aktorką Mildred Harris. Ma ona dopiero 16 lat i jest z nim w ciąży. Charlie, będąc w centrum uwagi mediów, nie może sobie pozwolić na skandal z nieletnią. Wchodzi wbrew sobie w skórę pana młodego. Mildred rodzi zdeformowanego chłopczyka, który po 3 dniach umiera. Małżeństwo kończy się fiaskiem. Aktorka oskarża Chaplina o psychiczne znęcanie się i deprawację. Otrzymuje rozwód w listopadzie 1920 roku. Sprawa odbija się szerokim echem w brukowcach, które tuczą się na wybrykach Chaplina. Jesienią 1921 roku aktor wyrusza na długie tournée po Europie. Londyn i Paryż witają go owacjami. W listopadzie 1924 roku Charlie żeni się z młodą aktorką, Litą Gray, która urodzi mu 2 synów, Charlesa Juniora i Sydneya. Małżeństwo czeka smutny koniec. Sydney ma niespełna pół roku, gdy Lita odchodzi, zabierając dzieci. Oskarża męża o niewierność, brutalność i perwersję seksualną. Chaplin będzie musiał jej zapłacić za rozwód $1 000 000, wówczas rekordową kwotę. Proces trafia na pierwsze strony gazet. W brytyjskiej Ameryce, w kraju powojennej prohibicji, Charlie szokuje wielu obywateli. Kpi z części Amerykanów, ba, ośmiesza ich. Przeciwstawia się konserwatywnemu społeczeństwu. Natomiast uwielbiają go masy. Masy lubią, jak mawia Chaplin, kiedy prawomyślny obywatel dostaje kopniaka. Liga Rodzin wzywa do bojkotu jego filmów. Nie tylko on nie podoba się purytanom. Znaczną część społeczeństwa oburza to, co jest w filmach. Względy religijne i moralne każą jej walczyć o cenzurę. Dla hollywoodzkich producentów to zagrożenie. Zakaz rozpowszechniania uderzyłby ich po kieszeni. Chcąc uniknąć regulacji ze strony władz, muszą pokazać, że coś robią. Zakładają MPPDA, Stowarzyszenie Producentów, które przyjmie swoisty kodeks obyczajowy. Na jego czele staje adwokat i senator republikański William Hayes. Ten bardzo wpływowy członek partii kieruje nowym stowarzyszeniem producentów i dystrybutorów od roku 1922 do 1945. Najpierw tworzy dział PR, a później wprowadza początki kodeksu. Pierwszym środkiem jest wymóg posiadania świadectwa moralności przez wszystkich obecnych na ekranie. Chaplin, jako producent i dystrybutor swoich filmów, nie poddaje się regułom narzucanym przez majorsów. Im ktoś bardziej niezależny, tym groźniejszy. Ściągnie sobie na kark władzę, zwłaszcza FBI. W sierpniu 22 roku Hoover zleca agentowi specjalnemu Hopkinsowi obserwację Chaplina. Hopkins przedstawi mu niebawem swój raport. To pierwsze z licznych doniesień dotyczących powiązań politycznych filmowca. Agent relacjonuje przyjęcie, które Chaplin wydał u siebie w Los Angeles. Uczestniczyli w nim sympatycy bolszewizmu i hollywoodcy radykałowie. Podkreślono udział komunistycznego lidera związkowego Williama Fostera.
Hopkins donosi, że Chaplin krytykował Hayesa i stwierdził: jesteśmy przeciwni cenzurze, zwłaszcza ze strony prezbiterianów. Podobno na drzwiach męskiej ubikacji zawiesił proporczyk z napisem: przywitaj się z Hayesem. Hayes, przeczytawszy raport, informuje Hoovera, że filmowiec nie uczestniczył w zebraniach MPPDA i odmówił respektowania zasad stowarzyszenia. Proponuje ściślejszą współpracę swojej organizacji z FBI, by cenzurować wszelką wywrotową propagandę w filmach. Ta wymiana informacji potrwa do 1945 roku. Chaplin, nękany przez media, śledzony przez FBI, sekowany przez MPPDA, jest w matni. W 1927 roku poddani presji zewnętrznej przyjmują drugi wstępny kodeks, Don't and Be Careful, wyliczający 11 rzeczy niedopuszczalnych w filmach i 30 kolejnych, z którymi należy zachować ostrożność. Potępia się w nim prezentacje na gości, wyśmiewanie religii oraz pokazywanie przestępstw i cudzołóstwa. Nie było sankcji, więc obchodzono te zasady z cichą zgodą producentów. Chcąc przepchnąć tytuł, mówiono: to 6 rolek grzechu i jedna zbawienia dla dobra dusz i filmu. Owe szalone lata beztroski kończą się dramatem. Nowy Jork, 24 października 1929 roku, krach na Wall Street. Kraj pogrąża się w kryzysie. 12 milionów osób, czwarta część populacji aktywnej zawodowo, zostaje bez pracy. Obszary nędzy rosną zastraszająco. 2 miliony Amerykanów nie mają dachu nad głową. Ludzie odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa widzą w załamaniu gospodarczym zapowiedź kryzysu politycznego. Zapadają poufne ustalenia, by objąć obserwacją elementy wywrotowe, zarówno skrajną prawicę, jak i komunistów. Chaplinowi, piszącemu scenariusz do Świateł Wielkiego Miasta, zależy, by ukazać skutki zapaści gospodarki dotykające masy. W historii o miliarderze, który igra z życiem bezdomnego, twórca przemyca metaforę pogardy bogaczy dla biedoty. Rozpoczynając produkcję tego filmu, napotka kolejne wyzwanie. Narodziny kina dźwiękowego. Now that I'm grown up, I've come back. Majorsi od 3 lat kręcą filmy dźwiękowe. Kina wymieniają sprzęt, ale Chaplin nie przekonał się do nowej technologii. Uważa ją za przelotną nowinkę. Powtarzał: Charlie nie może mówić, zabiłbym go. Istotą jego postaci jest komunikacja poprzez gest. Opierał się przejściu na udźwiękowienie. Jak długo zdołał? Aż do 1936 roku. Uzasadnia swój wybór tak: jestem mimem. W tej dziedzinie pozostaje niepowtarzalny i bez fałszywej skromności najlepszy. Jestem przekonany, że w kinie dźwiękowym nie osiągnę doskonałości moich filmów niemych. Odmawia kręcenia filmów dźwiękowych, choć niemy obraz to proszenie się o klapę. A jednak Chaplin odnosi sukces. Wygrywa zakład. Rok 1934 to kolejna ostra szarża środowisk konserwatywnych, zwłaszcza katolickich. Powstaje Legia Przyzwoitości, która rozpocznie kampanię bojkotu filmów uznanych za nieobyczajne.
Producenci się niepokoją. Powierzą cenzurę irlandzkiemu katolikowi Joe Brennowi, lekceważącemu kwestię swobody artystycznej, i uzbroją go w narzędzia nacisku, w możliwość nakładania kar rzędu 25 tysięcy dolarów. Sytuacja finansowa wytwórni jest trudna. Producenci się ugną. Autocenzura będzie punktem zwrotnym w kinematografii Hollywood. Filmowcy podporządkują się nowym wymogom bądź będą próbować je obejść. Dla Chaplina jest to nie do przyjęcia. W 1933 roku Roosevelt wdraża Nowy Ład, politykę antykryzysową, walkę z bezrobociem. Chaplin, gorący zwolennik prezydenta, popiera ten program w wypowiedzi dla CBS. Jego troska o większą sprawiedliwość społeczną zaowocuje filmem Dzisiejsze czasy. Widzi, jak do miast napływają tłumnie ludzie ze wsi. Wegetują potem na przedmieściach w warunkach jeszcze gorszych niż tam, skąd przybyli. Charlie jest świadkiem ich nędzy. Kręci Dzisiejsze czasy po wizycie w zakładach Forda. Potępia taylorizm, podział procesu produkcyjnego na proste, powtarzalne czynności. Staje po stronie robotnika, krytykuje automatyzację, zmienianie ludzi w roboty. Sekcja piąta, szybciej. Charlie Chaplin, któż nas rozbawi tak jak on? Reżyser powierza główną rolę kobiecą Paulette Goddard. Złączy ich piękna miłość, która przetrwa 10 lat. Paulette Goddard, mocna osobowość, daje mu dużo szczęścia. Od pierwszego spotkania wiedział, że to ona zagra zbuntowaną, silną dziewczynę w dzisiejszych czasach. Tuż po premierze Charlie zabierze ją w podróż dookoła świata. W 1936 roku biorą cichy ślub. Film podbija serca widzów, ale część krytyków określa go jako komunistyczny. Charlie się broni. Nie jest za komunizmem czy kapitalizmem, ani przeciw któremuś z nich. Siedzi okrakiem na barykadzie. Twórca nie zrozumiał, że w dobie nacjonalizmów nie da się być neutralnym. Trzeba wybrać. Na szczytach władzy panuje niepokój. Roosevelt, zatroskany działaniami ekstremistów, wzywa do siebie Hoovera. Zdaniem Hoovera, epicentrum agitacji to Hollywood. Producenci się bronią. Przemysł filmowy nie żywi żadnych sympatii do komunizmu, faszyzmu, nazizmu i innych izmów, oprócz amerykanizmu. Do połowy lat 30. komunistów w Hollywood była garstka. Wahadło wychyliło się w 1935 i 1936 roku, gdy ich liczba w Stanach zdwoiła się z 40 tysięcy do 80. Hoover wykorzystuje swoje wpływy, by filmowcy stanęli do walki z wichrzycielami. Widząc, co się dzieje, musimy zapobiec katastrofie, skupić się na krucjacie uświadamiającej. Zamawia filmy pokazujące, że FBI stało się dzięki niemu kontrwywiadowczą machiną wojenną. Nakłania do produkcji tytułów sławiących pracę biura, na przykład Agentów Policji Śledczej wytwórni Warner z 1935 roku. Dzięki gęstej sieci wywiadowców ma stały wgląd w finanse Chaplina. Filmowiec ma dużo pieniędzy, lecz agenci FBI nie znajdują dowodów na finansowanie komunistów. Zawiedziony Hoover zauważa z przekąsem, że nie sposób pojąć, jak można zarabiać bez skrupułów, jak Rockefeller, na zjadliwej krytyce kapitalizmu. I znów natchnieniem dla Chaplina będzie rzeczywistość, która podsuwa mu pomysł na dyktatora.
Widział w Europie, jak potężnieje ruch, który go przerażał. Młodzież musi mieć odwagę. Charlie czuł się zawsze Europejczykiem. Zaczął obmyślać scenariusz, który nazwie produkcją numer 6. Późniejszego dyktatora. Poświęca 2 lata na analizę wydarzeń w Europie i w Stanach. Pisze scenariusz na 300 stron. Rzecz niezwykła. Człowiek najbardziej znienawidzony i najbardziej kochany są niemal identyczni. Urodzili się w odstępie paru dni, byli rówieśnikami jednakowego wzrostu, podobni fizycznie, kuszące. Charlie nosił wąsik. Wąs Hitlera był obfitszy, ale z czasem zmalał i przypominał wąsik Chaplina. We wrześniu 1939 roku, gdy wojska niemieckie rozdają się po Europie, Chaplin rozpocznie zdjęcia w swoim studiu. Postanowił zrobić film na własny koszt i ryzyko. Wbrew woli brata, rodziny i Hollywood. Niemieckie lobby w latach 1938-39 wywierało silną presję na władze amerykańskie, swego ówczesnego alianta, żeby ten film nie powstał. Chaplinowi grożono śmiercią. Pozostał człowiekiem wolnym, gotowym podjąć wszelkie ryzyko, także finansowe, żeby upowszechnić swoją wizję świata szanującego prawa człowieka i obywatela. Solidarność, humanizm i pacyfizm, którego był orędownikiem. Prasa i widzowie przyjęli film entuzjastycznie, ale liczne głosy krytykowały mowę końcową. Pacyfistyczny komunikat uwiera. Nowojorski Daily News pisze, że Chaplin wymierza w widza palec komunizmu. Roosevelt po obejrzeniu dyktatora stwierdził jedynie, że żałuje, iż doprowadzi on do napięć z państwami pronazistowskimi. Prezydent nie wypowiedział jeszcze Niemcom wojny. Ameryka woli izolacjonizm. 96% obywateli sprzeciwia się przystąpieniu do wojny. Niech Ameryka pozostanie poza Europą, a Europa poza Ameryką. Długo trwało, nim społeczeństwo zmieniło zdanie. Urabiało je lobby wrogiej interwencji w Europie, izolacjoniści. America First Committee, ruch skupiający ponoć 8 milionów osób, popierany przez medialnie nośny głos słynnego Charlesa Lindbergha. Mieliśmy do czynienia z Europą zdominowaną przez Francję i Anglię. Jutro będzie to Europa zdominowana przez Niemcy. Skrajna prawica popiera hitlerowców. Prezydent poszerza pole działania FBI. Zażądał obserwacji różnych środowisk. Nazistów z German American Bund, izolacjonistów. FBI rośnie na znaczeniu i na początku lat 40. wyprzedzi wojsko, zajmując czołowe miejsce w aparacie bezpieczeństwa wewnętrznego. Japoński atak na Pearl Harbor 7 grudnia 1941 roku przesądzi o losach światowego konfliktu. Stany Zjednoczone i Cesarstwo Japonii znalazły się w stanie wojny. Nazajutrz po tej deklaracji 93% Amerykanów popierało przystąpienie do wojny z Osią. Kiedy Związek Radziecki przechodzi do obozu sprzymierzonych, amerykańscy komuniści zmieniają się z pariasów w pomocników w walce z nazizmem. Roosevelt chce zjednoczyć kraj pod gwiaździstym sztandarem dla wsparcia wysiłku wojennego. Naród niepodzielny, ofiarujący wolność i sprawiedliwość dla wszystkich. Prezydent zachęca filmowców, by wykorzystali swój talent w służbie kraju. Nasz rząd zaprosił was, byście wnieśli swój wkład. Jesteśmy wdzięczni za tak szybką i serdeczną reakcję. Władze, wojsko i zawodowcy z Hollywood nawiązują ścisłą współpracę. Powstają filmy promujące postawy patriotyczne.
Charlie Chaplin, jak za czasów pierwszej wojny, stawia się na apel prezydenta. Idzie nawet dalej. Nawołuje publicznie, by pomóc wojskom radzieckim. Jego zdaniem zwycięstwo Niemców na froncie wschodnim to koniec Europy. Wiele osób bliskich partii komunistycznej, ale także liberałów, zwolenników Nowego Ładu, tworzy stowarzyszenia, animuje wydarzenia propagujące pomoc Związkowi Radzieckiemu. Walczą o otwarcie drugiego frontu. Jest wśród nich Chaplin. Uczestnictwo w ruchu, który FBI uważa za sekretny aparat komunistyczny, blokuje go wśród potencjalnych popudczyków partii komunistycznej. W maju 1942 roku władze proszą filmowca, by zastąpił ambasadora w Moskwie na spotkaniu Amerykańskiego Komitetu na Rzecz Wsparcia Frontu Rosyjskiego w San Francisco. Chaplin wyraża zgodę. Gdy zabierze głos, zaskoczy 10 tysięcy obecnych gromkim "towarzysze". To właśnie powinien powiedzieć, ale nie wtedy, gdy FBI miało go na oku. Filmowiec pogarsza swoją sytuację. W październiku 1942 roku jedzie do Nowego Jorku z Orsonem Wellesem i Pearl Beck orędować za otwarciem drugiego frontu. Miting zorganizowany przez Front Artystów na Rzecz Zwycięstwa, postrzegany jako skrajnie lewicowy, wywołuje manifestacje antykomunistyczne przed Carnegie Hall. Przepełnił miarę, gdy postanowił zająć stanowisko w sprawie frontu rosyjskiego. Miał przeciwko sobie cały kongres i prezydenta. Hoover nadal nie ma wiarygodnych świadków ani dowodów, by postawić go przed sądem. Afera z John Berry spada mu jak z nieba. W artykule z czerwca 1943 roku aktorka John Berry w szóstym miesiącu ciąży oskarża Chaplina, że jest ojcem dziecka. Szef FBI powierza zbadanie sprawy agentowi Hoodowi. Ten przesłuchuje tłumy świadków. Po dwóch miesiącach przekazuje przełożonemu 400-stronicowy raport. Wszystko zaczyna się rok wcześniej. 23-letnia John Berry przybywa do Los Angeles w nadziei na jakąś rulkę. Uwodzi Chaplina i otrzymuje rolę w jego filmie. Niespełna rok później zdradza objawy zaburzeń psychicznych. Wraca nad ranem pijana, powoduje wypadki drogowe. Chaplin w obawie przed skandalem rozwiązuje kontrakt. Kochankowie nie spotykają się od 5 miesięcy. Uwagę Hoovera przykuwa dalsza część raportu. W październiku 1942 roku Chaplin, udając się do Nowego Jorku na wiec, miał opłacić Berry bilet kolejowy z zamiarem odbywania z nią niedozwolonych prawem stosunków płciowych. Hoover z miejsca dostrzega wagę tej informacji. Notuje na marginesie: nie powinniśmy tego sprawdzić? Jeśli pogwałcił ustawę Manna, należy działać. Od 1910 roku obowiązuje ustawa Manna, penalizująca niewolnictwo białych kobiet. Zakazuje ona przewożenia ich do innego stanu w celu nierządu, rozwiązłości i innych niemoralnych postępków. Po zaledwie paru miesiącach prawo to zaczęło służyć do walki z postępowaniem uznawanym za nieprzyzwoite. Skoro Chaplin kupił byłej kochance bilet i sprawił, że przekroczyła granicę Kalifornii, żeby uprawiać z nim seks pozamałżeński, pogwałcił ustawę Manna. Hoover zdobywa rachunek z Waldorf Astoria jako sądowy dowód nieobyczajności. Wykraczając poza swoje kompetencje, nakłania John Berry do oskarżenia Chaplina. Opłaci nawet powódce usługi dwóch adwokatów. Kiedy Chaplin stawia się 10 lutego 1944 roku w sądzie, czekają na niego tłumy paparazzich. Jego adwokat pyta przysięgłych, czy uważają za prawdopodobne, że oskarżony ściągnął John z odległości 4,5 tysiąca kilometrów dla seksu, skoro oddawała mu się zawsze i wszędzie.
Chaplin zostaje oczyszczony z zarzutów. Ale to nie koniec jego kłopotów z Barry. Kolejny proces rusza 8 miesięcy później. Tym razem oskarża się go, że jest ojcem dziecka, które Joan urodziła 14 miesięcy wcześniej. Badania krwi jednoznacznie wykluczają ojcostwo Chaplina, a jego obrona wykazuje, że panna Barry miała w chwili poczęcia innego kochanka. Mimo jego zaprzeczeń i oświadczenia pod przysięgą, że nic ich od 2 lat nie łączy, sąd pozwala na nadanie dziecku jego nazwiska i zasądza mu alimenty do osiągnięcia pełnoletności. Charlie'emu jest tym trudniej pogodzić się z wyrokiem, że jeszcze nim Barry zaszła w ciążę, poznał miłość swojego życia. Ożenił się z Uną w czerwcu 1943 roku. Ta młoda kobieta będzie mu niezłomnie towarzyszyć na salach sądowych i pozostanie u jego boku aż do wdowieństwa. W trakcie zmagań z wymiarem sprawiedliwości Charlie zaczyna pisać scenariusz swej najczarniejszej komedii. Kolejne tytuły produkcji numer 7 to Londru, Sinobrody i ostatecznie Pan Verdu. Wypielęgnowany wąsik, garnitur na miarę, nienaganne maniery. Oto jak prezentuje się seryjny zabójca, który skończy pod gilotyną. To rozrachunek Chaplina z amerykańskim sądownictwem. Verdu mówi, jeśli zabijesz jedną osobę, jesteś mordercą. Jeśli mordujesz miliony, jesteś bohaterem. Wraz z końcem wojny wczorajsi alianci stają się zażartymi wrogami. Między dwoma supermocarstwami wybucha zimna wojna. USA i ZSRR są w konflikcie. Stany Zjednoczone pogrążają się w szpiegomanii. Rusza polowanie na czarownicę, makartyzm. Wszędzie widzi się sowieckich szpiegów. Czerwoni, wróg wewnętrzny, są śledzeni, wyłuskiwani z tłumu i sądzeni. Brutalne metody dotykają wszystkich środowisk, lecz przede wszystkim kinematografii. Oskarża się nas o zatrudnianie komunistów i sympatyków komunizmu. W Hollywood są z pewnością osobnicy tego rodzaju. Premiera prasowa pana Verdu to fiasko. Widownia buczy i gwiżdże. Dziennikarze rzucają się na reżysera. Czy jest pan komunistą? Chaplin kolejny raz się broni. Nie jestem komunistą. Dlaczego nie przyjmie pan obywatelstwa amerykańskiego? O to pyta też konserwatywny senator John Rankin w Izbie Reprezentantów. Chaplin podkopuje moralne fundamenty Ameryki. Trzymajmy go z dala od ekranów. Ukryjmy jego ohydne filmy przed młodzieżą. Just as I thought. Sztuczny. Co? To szkło, idiotko. Rankin żąda wydalenia Chaplina z kraju. W lipcu 1947 roku filmowiec dowiaduje się z gazet, że ma się stawić jako świadek na przesłuchaniu w podkomisji Senatu do spraw działalności antyamerykańskiej. Chodzi nie o to, że jest się przeciwnikiem władz USA, lecz że ktoś jest nieamerykański, że jest złym Amerykaninem. Bo robak drąży owoc, a istota amerykańskości jest zagrożona przez pewnych osobników. Komisja śledcza ma obnażyć wywrotowe knowania filmowców z Hollywood. Przesłuchuje część z nich jesienią 1947 roku. Czy jest pan członkiem partii komunistycznej? To ohydne, tchórzliwe pomówienie. Należy pamiętać, że zasiadającym w komisji zależy na karierze. Im większa uwaga mediów, tym dla nich lepiej. Atak na Hollywood jest nośny społecznie, rozsławia ich. Chaplin przekazuje im, że chętnie się stawi, przebrany za Charlie'ego, i że będzie w trakcie przesłuchania odgrywać swoje pantomimy.
Komisja odpowiada, że jego obecność nie jest już niezbędna i że można uważać sprawę za niebyłą. Daje mu się uniknąć przesłuchania. Inni mają w październiku 1947 roku mniej szczęścia. Zastanawiają się długo, kogo wezwać. Każdy przesłuchiwany musi mieć mocne dossier. Postanawiają ograniczyć się do 10 osób, które uważają za oczywistych wichrzycieli. Wzywają hollywoodzką dziesiątkę. Komitet wsparcia złożony m.in. z Humphreya Bogarta i Lauren Bacall bierze przyjaciół w obronę. Wytwórnie sugerują Bogartowi, żeby wracał do Kalifornii i wycofał się z obrony dziesiątki, bo zakończy karierę. Chaplin znów rzuca wyzwanie komisji, broniąc swojego przyjaciela, żydowskiego kompozytora Hansa Eislera, tak zwanego Marksa muzyki. Jest pan lub był komunistą? Nie jestem teraz komunistą. Nie pogodzę swojej twórczości z oczekiwaniami żadnej partii. Protesty są daremne. Eisler opuszcza Stany Zjednoczone, a Chaplina oskarża się o popieranie komunisty. 30 października przewodniczący zamyka przesłuchania. Filmowcy, którzy odmówili zeznań, usłyszą zarzut obrazy kongresu i trafią do więzienia. Tego samego dnia 58 szefów hollywoodzkich wytwórni ustala w Nowym Jorku, że odtąd nie zatrudnią nikogo, kto nie złoży przysięgi, że nie jest komunistą. Rada Kinematografii ponawia swój sprzeciw wobec komunizmu, jego dzieł, członków i metod. Krążą czarne listy. Oskarżonym nie pozostaje nic innego, jak negować swoje zaangażowanie i na dowód dobrej woli denuncjować innych. Chaplin uniknie pytań podkomisji i dyskryminacji ze strony syndykatu producentów. Nie umknie natomiast przed oskarżeniami Stowarzyszenia Weteranów Katolickich, żądających dochodzenia w sprawie jego poparcia dla Hansa Eislera, a zwłaszcza jego brata Gerharda. Gdy wiosną 1948 roku wystąpi o przedłużenie wizy, by przygotować produkcję nowego filmu w Londynie, odwiedzą go inspektorzy Immigration Service. Wypytują go 4 godziny o przynależność rasową, aktywność płciową, o to, dlaczego nie wystąpił o obywatelstwo i czemu popierał Sowietów w czasie wojny. Chaplin się broni. Popierałem Rosję, bo według mnie, gdyby nie ona, mielibyśmy tu nazistów. Nie jestem wywrotowcem. Jestem postępowym demokratą, nie socjalistą. Patriotą ludzkości, obywatelem świata. Kocham Amerykę. Po przesłuchaniu słyszy zapewnienie, że otrzyma wizę na powrót do Stanów. Ale kiedy szykuje się do wyjazdu, fiskus żąda, by złożył w banku $2 miliony kaucji. Rezygnuje z podróży i kręci światła rampy u siebie w Los Angeles. Dziwna decyzja, wszak akcja tego komediodramatu toczy się w Londynie nędzarzy z jego dzieciństwa. Po wielu castingach Chaplin ściąga do głównej roli kobiecej Claire Bloom, angielską aktorkę teatralną. Byłam zupełnie nieznana. Nie w Anglii, tam byłam wschodzącą gwiazdką, ale w Hollywood. Denerwowałam się przed spotkaniem. Ujrzałam mężczyznę w swetrze niebieskim jak jego oczy. Bogu dzięki, że pani jest. Martwiłem się pani lotem. Tak go poznałam i z miejsca pokochałam. Wyjeżdżając po zdjęciach, byłam smutna, że zostawiam Charlie'ego. Nie wiedział, że jest dla mnie jak ojciec, a Una, którą uwielbiałam, jak siostra. Obiecali, że przyjadą do Anglii i wkrótce się zobaczymy. Ukończywszy film, Chaplin opuszcza Stany Zjednoczone, by przygotować jego prapremierę w Londynie. Wypływa 17 września 1952 roku na pokładzie Queen Elizabeth z Uną i ich czworgiem dzieci.
Po dwóch dniach rejsu radiotelegrafista odbiera chiobową wieść. Prokurator generalny anulował Chaplinowi wizę wjazdową i nakazał służbom imigracyjnym zatrzymanie go, gdyby usiłował powrócić do Ameryki. Władze powołują się na przepis, który umożliwia odmowę wjazdu na teren USA ze względu na złe prowadzenie się, obłęd, szerzenie propagandy bądź przynależność do partii komunistycznej. Ta decyzja zapadła znacznie wcześniej na podstawie ustaleń przekazanych przez Hoovera. Nie popełnił przestępstwa. Nie mieli prawa tak postąpić. Wstrząśnięty Chaplin zamierza stawić czoło oskarżycielom. Nie mieści mu się w głowie, że ma zakaz wjazdu do kraju, w którym mieszkał przez 40 lat, któremu poświęcił tyle miłości i talentu. Siedział na krześle zupełnie oszołomiony. Miał tam swoje studio, dom, wspaniałych ludzi, którzy u niego pracowali. Odebrano mu wszystko, także pieniądze, majątek. Londyn zgotował mu przywitanie godne gwiazdy światowego formatu. Brytyjczycy go uwielbiali. Stany Zjednoczone są wspaniałe. A Anglia to kraj wielki, mój kraj. Widownia przyjmuje prapremierę owacjami. Kiedy zeszliśmy po schodach, zobaczyliśmy, że wszyscy na nas czekają. Nikt nie wyszedł. Zaczęli nam klaskać. Objęłam go za szyję. Nigdy przedtem go nie dotknęłam. Cudowna, wzruszająca chwila. I najwyższy zaszczyt. Zaproszenie na dwór królewski. Paryż i Rzym również witają ich gorąco. Chaplin pogodził się z myślą, że już nie zobaczy Ameryki. Prosi Unę, by wróciła tam dopilnować kwestii majątkowych. Była niewiele starsza ode mnie, miała 25 lat. Popłynęła sama. Pamiętajmy, że była obywatelką amerykańską. Zamknęła dom, studia, pożegnała się z pracownikami, wypłaciła pieniądze z banku i wróciła. W styczniu 1953 roku Chaplinowie zamieszkają w Bonn, w Szwajcarii, w pięknej posiadłości nad jeziorem genewskim. Dokuczyły mu lata kłopotów, procesów, makartyzmu, ostracyzmu. Marzył o cichym ustroniu, gdzie odnalazłby poczucie bezpieczeństwa i spokoju niezbędnego do pracy. I żyli dalej. A Charlie święcił triumfy. Urodziło im się czworo kolejnych dzieci. W roku 1953 Una, na znak solidarności z mężem, zrzeka się obywatelstwa amerykańskiego. Charlie nie porachował się jeszcze z tymi, którzy go wygnali. Znienawidził Amerykę po tym, co mu tam zrobili i na co narazili innych. W 1954 roku Chaplin realizuje swój przedostatni obraz – Król w Nowym Jorku. Obsadza swojego syna Michaela w roli chłopca, którego rodziców nęka FBI. Film jest parodią jego zmagań z zaprzysięgłym wrogiem, Edgarem Hooverem. Amerykańska premiera prowadzi do zwarcia konserwatystów z liberałami. Przed większością kin odbywają się manifestacje wzywające do bojkotu. Chaplin opuścił Stany Zjednoczone 20 lat wcześniej, lecz Hoover nie odpuszcza. Indaguje angielskie tajne służby w kwestii domniemanych żydowskich korzeni filmowca. Gromadzi informacje od Szwajcarów o jego spotkaniach do początku lat 70. W erze Wietnamu nastawienie Amerykanów się zmienia. Podnoszą się głosy żądające powrotu Chaplina. New York Times z lipca 1962 roku oburza się. Nie sądzimy, by coś zagroziło Republice, gdyby władze zniosły ten zakaz wjazdu. W
1971 roku amerykański ambasador w Bernie informuje o zaproszeniu Chaplina na jedną z amerykańskich uczelni i zaleca władzom zniesienie sankcji. Gwiazda szefa FBI przygasa. Krytykowany od lat 60. za obsesyjny antykomunizm, zostaje oskarżony o nadużycie władzy wobec własnych podwładnych, szantażowanie polityków i o kontrakty z mafią. Kończy karierę w aurze skandalu po ujawnieniu metod, które stosował. Triumfalny powrót Chaplina to najsłodsza zemsta na Hooverze. Artysta otrzymuje z rąk burmistrza Nowego Jorku klucz do miasta. Na dowód, że Nowojorczycy otwierają przed panem swoje serca. Czuję się zaszczycony i wzruszony. Hollywood wita Chaplina owacją na ceremonii wręczenia Oscarów. Twórca otrzymuje specjalną nagrodę za geniusz filmowy, niewczesne zadośćuczynienie od branży, która odrzuciła go na 20 lat. Hoover umiera na zawał zaledwie miesiąc po hollywoodzkiej rehabilitacji Chaplina, zabierając do grobu najmroczniejsze sekrety powojennej Ameryki. I ostatni psikus historii. Kuglarz, który 63 lata wcześniej wyjechał z Anglii bez grosza przy duszy, w roku 1975 zostaje uszlachcony przez królową. Odejdzie na zawsze 2 lata później, w Boże Narodzenie, zabierając ze sobą Charlie'ego, obraz człowieka uciśnionego, który zachował godność i wolność. Scenariusz i realizacja. Muzyka. Zdjęcia. Wersja polska, Platforma Kanal Plus. Tekst Grzegorz Schiller. Czytała Renata Dobrowolska-Kryczek.